jeden z piękniejszych i cieplejszych dni tego lata, warszawskich grochów. I tu właśnie spotykamy się z Natalką Suszczyńską. Dzień dobry. Dzień dobry. Natalka Suszczyńska, autorka książki Dropie, jednej z pięciu nominowanych w tegorocznej edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. No to zacznijmy inaczej, bo co, zdradzimy Państwu, że zaczynamy po raz drugi, ponieważ technika jest bywa zawodna. To zacznijmy inaczej. Zaskoczona byłaś nominacją? Bardzo. A w ogóle jak przyjęłaś to, że książka spotkała się z tak doskonałym przyjęciem, bo gro osób ją chwali? Oczywiście było to dla mnie absolutnie wspaniałe, bo chyba najbardziej przykre jest być debiutantem nieczytanym przez nikogo. I bardzo długo pracowałam nad tą książką i bardzo mi zależało na tym, żeby ukazała się ona jednak drukiem w takiej formie. Więc to, że została dobrze przyjęta, że są osoby, które ją przeczytały, którym się spodobała, to jest dla mnie naprawdę bardzo miłe. Wróćmy na chwilę do samej Natalki Suszczyńskiej. Niewiele informacji o tobie znaleźć można w sieci, dosyć suche. To znaczy urodzona wtedy, a wtedy powiedzmy ogólnie, że w ubiegłym wieku. Urodzona w Białymstoku, mieszkanka obecnie Warszawy. Warszawa to był wybór kulturowy, estetyczny czy ekonomiczny? Raczej kulturowy. W Białymstoku spędziłam pierwsze 18-19 lat mojego życia i zdecydowanie chciałam się przenieść do innego, większego miasta. No i wiadomo, że z Warszawy do Białegostoku jest, z Białegostoku do Warszawy w zasadzie jest najbliżej, więc w związku z tym się zdecydowałam na taką przeprowadzkę. Poza tym no, nie da się ukryć, że znacznie więcej się tutaj dzieje. No właśnie, twoi bohaterowie więcej biorą od osób podejrzanych, popodglądanych, zaobserwowanych na ulicach Warszawy, czy też trochę zobaczonych, zaobserwowanych, zapamiętanych z Białegostoku? Raczej więcej czasu spędzam w Warszawie, więc wydaje mi się, że to są te naleciałości warszawskie, choć tak naprawdę dużo też sobie jakoś wymyślam, składam w głowie i nie zawsze wiem, skąd się to wszystko bierze do końca. Zanim jeszcze książka się ukazała, tak naprawdę, na kilka tygodni przed jej publikacją oficjalną, już pojawiły się w głosy krytyków, że jest to głos pokolenia umów śmieciowych. Nie będziemy Państwu streszczać książki czy opowiadać, dość powiedzieć, że rzeczywiście jest o młodych osobach, które nieco wyautowanych, czasem wyobcowanych, o osobach, które pracują na umowach śmieciowych, o ile pracują w ogóle, o osobach, które mieszkają w różnych dziwnych miejscach, a to w psiej budzie, a to w kiosku, a to w piwnicach, a to w lesie, tworząc posthipisowską komunę. Ale gdy pojawiły się tego rodzaju opinie, mówiące o tym, że to głos pokolenia umów śmieciowych, co poczułaś? Znaczy, czy czujesz się głosem pokolenia? Nie, w ogóle nie czuję się głosem pokolenia. Ciekawe oczywiście jest to i sympatyczne, że pojawiły się takie opinie. Myślę, że trochę spozycjonowane tym, co napisała w blerbie Joanna Ostrowska, która tam użyła pojęcia prekariat, które nie pojawia się w książce, bo moim zdaniem no, nie jest to za bardzo literackie słowo, nie pasujące do opowiadań. Ale do bohaterów pasujące? Do sytuacji niektórych bohaterów zdecydowanie tak. Powiedz mi, pisze się po to, żeby czasem tym pisaniem coś zmienić. Masz taką aspirację, taką ambicję, czy chodzi tylko o opis? Czy co cię kręci bardziej? Bardzo mnie interesuje opis. Trochę nie wierzę w to, że można wpłynąć na zmiany przez literaturę, niestety. Ale może to jest mój jakiś wrodzony pesymizm. Może się to zmieni. Być może. Natomiast naprawdę bardzo interesuje mnie opis. Mam wrażenie, że czasy są tak szybkie i tak trudno być wysłuchanym, że możliwość wypowiedzi w takiej formie jest naprawdę pewnym przywilejem. A poza samym opisem zadam pytanie, którego literaturoznawca zadawać nie powinien właściwie, ale najprostsze możliwe. O czym, w twoim rozumieniu, o czym napisałaś? O czym miało być? O trudach życia mając 20 parę lat w dużym mieście. Tak się też czujesz?
Jak twoi bohaterowie? Wtedy, kiedy to pisałam, mniej więcej tak. Bohaterowie mieszkają w dziwnych miejscach, wykonują dziwne zawody. Gro osób pisze, że bohaterowie nie są, a autorka nie jest zaangażowana. Na pewno nie jest zaangażowana politycznie, bym powiedział. Natomiast nie sposób mi się zgodzić, że nie jest zaangażowana autorka Natalka Suszczyńska społecznie. To znaczy, w moim przekonaniu te opisy, na przykład Dropie, opowiadanie Dropie, w którym pojawiają się niewidziane dawno ptaki, rodzaj egzotyki jakiejś, ptaki, które na początku się nie ujawniają, potem się pojawia jakaś pierwsza rozmowa, potwierdzenie z Dropiami, potem Dropie zaczynają brylować w mediach, na spotkania z Dropiami przychodzi masa osób, które chcą posłuchać, co Dropie mają do powiedzenia o nas, o naszej rzeczywistości, a potem te Dropie zaczynają być coraz bardziej znowu traktowane, ludzie się przyzwyczajają, więc na te spotkania przychodzą coraz mniej. No, trudno mi powiedzieć, że to nie jest zaangażowane. To obserwacja nie tylko ludzi z okolic prekariatu, ale także naszej trochę sytuacji, mam wrażenie. Też tak myślę. Trudno mi się z tym nie zgodzić. W zasadzie te Dropie, ta figura tych ptaków, to w mojej miałam taką intencję, że była to no może nie do końca satyra, ale jakoś w krzywym zwierciadle przedstawione te osoby, które właśnie chodzą do mediów, żeby się wypowiadać, mówić, co powinno się zmienić, jak powinniśmy żyć i nic się z tym w końcu nie dzieje. Zostaje jak było. Tak właśnie. A pan Kracy, opowiesz coś o bohaterze, o współbohaterze tego opowiadania? Kim on jest? Co on symbolizuje? Trudno o tym opowiadać bez zdradzania do końca, kim on jest, ale spróbuję. Na pewno symbolizuje jakąś pustkę i wyobcowanie no, bohaterów tego opowiadania, którzy próbują jakoś się odnaleźć i spotykają się właśnie w tym dziwnym punkcie i tylko to, co ich łączy, to jest właśnie ten pan Kracy. Czy ma to związek też z jakąś niedojrzałością? Ta bohaterka, która w którymś momencie próbuje się od Pankracego uwolnić, czy to nie jest takie przejście inicjalne na zasadzie, może teraz spróbuję sama? Tak, zdecydowanie dla bohaterki jest to taki gest. Miałaś swojego Pankracego? Nie. Jedni mówią, że twoje opowiadania, bez wątpienia fantastyczne, to też się pojawia na okładce książki, ale że czerpią gdzieś z poetyki surrealizmu, tam nawet ktoś zaproponował porównanie do filmu Buñuela. A inni mówią, ale to z kolei jest taka poetyka przerysowanych, kolorowych i karykaturalnych kreskówek. Jak patrzę na twoje wypowiedzi w mediach i jakich bohaterów podajesz, może inaczej, którzy mają rację, o może tak. Osobiście bliżej mi jest do kreskówek niż do surrealistów. Niespecjalnie lubię literaturę surrealistów, ale może podświadomie właśnie. Podświadomość i surrealizm to są te rzeczy, które się przecież ze sobą łączą, więc może podświadomie coś tam z nich wzięłam. Niemniej na pewno bliżej jest mi do kreskówek i starałam się trochę, żeby, powiedzmy, może nie do końca strukturę to miało taką, ale w każdym z opowiadań jest bezimienna bohaterka, która ma różne przygody i może być równie dobrze tą samą osobą, a równie dobrze różnymi innymi osobami. Więc myślę, że to jakoś czerpie z kreskówek, które kiedy jeden odcinek się kończy, jakoś się resetuje, wraca to wszystko do stanu sprzed i potem zaczyna się nowa przygoda. Bohaterka pierwszego opowiadania po swoich niełatwych przejściach na zakończenie ląduje w hotelu, który do tej pory tylko oglądała. Chce nakręcić film 3D, film, w którym będzie się kończyło wszystko zbiorową sceną, śpiewanie, wszystko będzie piękne i tak dalej. Czy to nie jest trochę o tym, że zawsze po jakimś okresie buntu i czasami życia, powiedzmy, nie tyle na granicy, ile takiego wyautowanego trochę życia, przychodzi moment, w którym, jak pan Kracym, w momencie, w którym dojrzewamy, niestety stajemy się zunifikowani, czy sami się unifikujemy, jakoś się godzimy na to, co jest dookoła. Mam dużą nadzieję, że tak się nie stanie, ale niestety z tego, co obserwuję, często się tak wydarza.
Nad czym pracujesz teraz? W dalszym ciągu nad opowiadaniami. Jest to forma, która bardzo mi pasuje z wielu względów. No niestety mam to do siebie, że pracuję bardzo powoli, więc zobaczymy. Czujesz jakąś magię grochową? Powoli zaczynam ją czuć. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby sobie powoli chodzić i obserwować. Nie za dużo jest takich miejsc w Warszawie. I nie dziwię się, że Dorota Kotas też poczuła tę atmosferę i postanowiła to jakoś opisać i zebrać w książkę. Myślę, że będziemy mieli szansę wrócić do naszych rozmów w czasie spotkań w Radomiu, bo mam nadzieję, takie będą mimo przedziwnego pandemicznego roku. Na razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Natalka Suszczyńska, autorka książki Dropie, była moim i Państwa gościem. Do zobaczenia.